Witajcie, witajcie. Witam Was serdecznie. Dzisiaj zaprosiłam Paulę Ostrowską-Baran, edukatorkę pozytywnej dyscypliny i ona prowadzi też wiele ciekawych miejsc na Podkarpaciu. Zaraz więcej powie o sobie, ale po co ja ją zaprosiłam? Dzisiaj chcę, żebyśmy sobie porozmawiały o naszej nowej książce Pozytywna dyscyplina od A do Z, żebyście trochę dostali taką informację z różnych, od różnych osób, co tam znajdziecie, czego nie znajdziecie w tej książce, być może jakie jest sobie nasze pierwsze wrażenie z tej książki, dla kogo ona jest, na co należy jednak może uważać w przypadku tej książki, żebyście mogli troszeczkę ją poznać tak jakby naszymi oczami. Książka już jest w druku, ja tak sobie teraz sięgam, bo tu mam taką wydrukowaną makietę okładki, wiecie, tu są jeszcze jakieś poprawki, to jest jeszcze taka wersja robocza. Natomiast już coraz bliżej, ostatnie momenty przed nami, też jestem podekscytowana, bo jestem, no wiecie, to jest trochę jak takie dziecko, jak ono będzie przyjęte teraz, czy się spodoba, czy się nie spodoba, dla kogo i tak dalej. Ja się nazywam Asia Baranowska, jestem prekursorką pozytywnej dyscypliny w Polsce, wydaję wiele, wiele pozycji z pozytywnej dyscypliny. No i cóż, Paula, to może kilka słów jeszcze o sobie, żebyście wiedzieli, kim Paula jest. I już przechodzimy do tego, co znajdziecie w książce. Witam wszystkich, ja nazywam się Paula Ostrowska-Baran, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny dla rodziców oraz wczesnego dzieciństwa. Moje życie jest bardzo mocno związane z pozytywną dyscypliną, dlatego że prowadzę placówki oświatowe, prowadzę dwa przedszkola niepubliczne, które działają w duchu pozytywnej dyscypliny. Mam dwójkę swoich maluchów, już nie takich maluchów, trzecie w drodze, więc jakby całościowo i zawodowo i prywatnie działam zgodnie z pozytywną dyscypliną. No i słuchaj, no i wysłałam Ci parę dni temu tą książkę. Jestem ciekawa Twojego takiego pierwszego wrażenia. Otworzyłeś ten plik, bo na razie jeszcze nie fizyczną książkę i co widzisz i co sobie myślisz? Widzę ogrom kartek. Ja pozwolę sobie pokazać, bo ja to wydrukowałam dwie strony na jednej kartce, więc tego jest naprawdę dużo. Szczerze powiedziawszy, nie mogłam się doczekać już tej książki. Przeczytałam zresztą wcześniejsze wszystkie, więc jak się dowiedziałam, że jest zamysł książki, która daje nam, można powiedzieć, gotowe rozwiązania, czyli odpowiada na konkretne pytania, to oczywiście nie mogłam się doczekać, więc bardzo się cieszę, że mogę wziąć w tym udział i podzielić się swoimi spostrzeżeniami po przeglądnięciu, jakby nie było troszkę pobieżnie tej książki, bo jednak nie dało się tego wszystkiego doczytać. Swoje pierwsze spostrzeżenia. Ci, którzy już wezmą książkę do rąk, więc będą widzieć, że książka składa się z dwóch części, części teoretycznej i części, można powiedzieć, praktycznej, czyli odpowiada na konkretne trudności wychowawcze, pokazuje nam, w jaki sposób możemy rozwiązywać pewne problemy. Moim zdaniem jest ona dla wszystkich tych, którzy planują swoją przyszłość, swoją drogę wychowawczą z pozytywną dyscypliną, bądź już są na tej drodze pozytywnej dyscypliny. Niemniej jednak, jeżeli ktoś dopiero w tym momencie chciałby zacząć, bo pomyślał sobie, o, napisali coś na zasadzie dokładne odpowiedzi na moje problemy i na moje pytania, to nie jest to książka, która wystarczy. Moim zdaniem ktoś, kto chce podążać drogą pozytywnej dyscypliny i wychowywać swoje dzieci zgodnie z założeniami pozytywnej dyscypliny, musi nie tyle postrzegać ją jako styl wychowania, czyli przeczyta sobie i jakby mam wskazówki, w jaki sposób mam działać, tylko dla mnie jest to styl życia, czyli nie używam pozytywnej dyscypliny tylko wtedy, kiedy mam trudności wychowawcze i sięgam między innymi właśnie po tą książkę, która daje mi gotowe rozwiązania, tylko ja w codziennym życiu, wtedy, kiedy jest fajnie, kiedy nie mam żadnych problemów ze swoimi dziećmi, jestem pozytywną dyscypliną, jakby myślę i działam zgodnie z pozytywną dyscypliną, oczywiście nie w 100%, nie dajemy się zwariować, jesteśmy ludźmi, więc to jest niemożliwe. Więc uważam, że jeżeli ktoś chce wychowywać zgodnie z pozytywną dyscypliną, jest to książka moim zdaniem do przeczytania na końcu. To znaczy, jeżeli nie mamy podstaw,
czyli dla mnie podstawą pozytywnej dyscypliny jest książka brązowa, czyli podstawy pozytywnej dyscypliny. Udanie się na szkolenie, na kurs, czy to weekendowy, czy cykliczny, czy chociażby bazowy, bo jednak przeczytanie książki i zaczerpnięcie takiej suchej wiedzy jednak nie daje nam takiego całościowego oglądu na to, czym jest pozytywna dyscyplina. Następnie zalecałabym moim zdaniem przeczytanie książki stricte dotyczącej konkretnego wieku naszego dziecka, jeżeli mamy malucha 0-3, przedszkolaka 3-6 i nastolatka. I dopiero wtedy sięgnęłabym po tę ostatnią książkę. Jako takie uzupełnienie, jako takie zebranie, być może podsumowanie. Aha, no wiesz co, bo ja też jak tak czytałam tą książkę i ją przygotowywałam, to też sobie myślałam o tym, dla jakiej grupy ona będzie, nie wiem, rodziców najbardziej. I ja sobie myślę, też sobie pomyślałam, że do wszystkich, tylko że pod warunkiem przyjęcia odpowiedniego podejścia. Bo wyobrażam sobie, że mogą być tacy rodzice, którzy po prostu nie chcą się zagłębiać w jakieś wielkie filozofie, czytać tych wszystkich książek, tylko dobra, są teraz gotowi na to, żeby rozszerzyć swój wachlarz podejść wychowawczych. No, więc być może niech sobie wezmą tą książkę i jednocześnie, tak jak nas oglądacie, miejcie na uwadze, że jeśli chodzi o samą koncepcję pozytywnej dyscypliny, to tam będzie dosyć płytko i powierzchownie, bo to nie jest książka, która przybliża całościowo koncepcję pozytywnej dyscypliny, wyjaśnia, więc jeśli bierzemy sobie takie założenie, że ja chcę zrozumieć, czy jest mi ta metoda w stanie pomóc w konkretnych przykładach, przypadkach, jak ona może pomóc, czy te podejścia są jakoś ze mną zgodne, czy nie, to tak, to możemy to zrobić chyba w ten sposób, z takim założeniem. I jednocześnie pamiętając, że aha, zaraz krok dalej, być może warto będzie przeczytać książkę albo tą bazową, brązową, albo rzeczywiście dopasowaną do wieku, bo to mi da szerszą taką platformę zrozumienia i jakby pogłębienia. No bo ja też sobie myślę, że rodzice są różni, bo mamy takich rodziców, którzy bardzo tak chcą i bardzo tak bym powiedziała, nie to, że świadomie też, ale tak jakby interesuje ich dziecko od początku do końca i, no i takie mają podejście, ale są też rodzice, którzy mają powiedzmy, nie wiem, mniej czasu, inne priorytety życiowe, chcą być lepszymi rodzicami, ale nie chcą na to poświęcać aż tyle czasu, po prostu, tak mają. Więc ja sobie myślę, że jeśli jest wybór między tym, czy sięgnę po książkę i ją w ogóle zacznę przeglądać, czy interesuje mnie to podejście takie właśnie konkretanami, czy bardziej chcę ogólnie, to wziąć cokolwiek. Ja też do tej pory zawsze polecałam karty narzędzi wychowawczych jako takie czasem dobry początek dla tych osób, które po prostu totalnie nie mają czasu, a chcą cokolwiek zrobić, chcą cokolwiek zmienić w swoim podejściu. A teraz myślę, że mogę jakby tą książkę polecać jako komplet, dlatego, że ona może dać takie ogólne, znaczy właśnie bardzo konkretne rozwiązania, ale trzeba o tym pamiętać, że brakuje tego tła, że brakuje, że tam może brakować filozofii, więc jeśli ktoś nigdy nie stykał się z pozytywną dyscypliną, to bardzo ważne jest wtedy, tym bardziej, żeby przeczytać tą pierwszą część o założeniach, pamiętać o tym szacunku, pamiętać, że to jest metoda bez kar i nagród, bo to jest też taka książka, która nie wiem, jakie jest twoje wrażenie, ale ona moim zdaniem jest taka najbardziej, bym powiedziała, no, ona się porusza w tej sferze trudnych sytuacji z dziećmi. Więc ona wewnątrz tych sytuacji jest pozytywna, ale tak jak inne książki, no to jest przekrój, właśnie ta część rozwojowa zwykle jest, część podstaw pozytywnej dyscypliny, jakieś podstawowe założenia są omówione i trudne sytuacje to jest jakiś jakby fragment z innych książek. Natomiast tu jest odwrócona proporcja, więc dla osób, które myślą sobie, o zobaczę jaka pozytywna dyscyplina jest teraz tutaj empatyczna i sprawdzę na przykład na ile jest związana z podejściem, nie wiem, z rodzicielstwa bliskości, To na pewno nie jest pierwsza rzecz, którą ja bym poleciła, bo ta książka skupia się na takich sytuacjach, kiedy my jako rodzice często potrzebujemy być bardziej stanowczy. A stanowczość jest dla nas po prostu trudna. Myślę, że też nawet kulturowo jest trudna po prostu asertywność i stawianie granic dla wielu z nas. Więc może być takie wrażenie, że tutaj jest tak jakoś więcej takiego no tej jednak dyscypliny niż pozytywnej, nie? Nie wiem. Ale z drugiej strony jak, no bo to jest dla mnie takie ogólne wrażenie, ale z drugiej strony jak potem czytam każdy z tych przykładów i sobie przykładam to rzeczywiście do mojej całej wiedzy z pozytywnej dyscypliny, to sobie myślę, nie, no ale tu też są te założenia, tutaj to jest pełne szacunku. Pewnie, że to bywa trudne dla dziecka, że rodzic wymaga.
tak? Ale, ale nie wiem, jakie, co ty o tym myślisz? Czy ja uważam, że jeżeli ktoś by wziął, na pewno będą osoby, które ta książka zachęci w ogóle do zgłębienia tematu pozytywnej dyscypliny, że nawet jeśli wcześniej na przykład nie czytał wcześniej książek i nie miał ochoty w ogóle jakby wchodzić w pozytywną dyscyplinę, ale skusi go fakt, że jest książka, która daje gotowe rozwiązania, dotyczy gotowych problemów i jak zobaczy, jakie jest podejście, jakie są pomysły w tej książce na rozwiązanie problemów, to będzie mieć większą ochotę, że tak powiem, i mobilizację do tego, żeby może jednak zgłębić temat no, pozytywnej dyscypliny, czyli sięgnąć jednak po te wcześniejsze książki, bo no, myślę, że jednak zauważył rodzice, że brakuje im pewnych, no, pewnej wiedzy czy jakichś kompetencji, żeby tak całościowo no, żeby jakby potrafić faktycznie wdrożyć te wskazówki. Żeby tak czuć się pewniej w tych narzędziach, tak sobie pomyślałam, przepraszam, że cię przerwałam, że zaczynasz coś robić, sobie myślisz, no dobrze, no ale właściwie dlaczego tak? I zaczynasz się tak wahać i to jest sygnał, że być może potrzebujesz tego zaplecza, żeby zrozumieć dlaczego. Tak, bo to takie będzie mechaniczne, będę odtwarzać to, co jest napisane w książce, będę odtwarzać te kroki, nie do końca rozumiejąc być może ich sens, więc wtedy bardziej skłoni osoby, żeby... że pozytywna jest po prostu fajna i może jednak warto po nią sięgnąć. Tym bardziej, że też mając doświadczenie już gdzieś tam z warsztatów i z pracy z rodzicami. Wielu rodzicom, mam wrażenie, brakowało właśnie do tej pory takich konkretnych wskazówek. Pomimo tego, że ja na warsztatach czy w kontakcie z rodzicami bardzo często starałam się mówić o swoich doświadczeniach i zawsze jak książki czytałam, to zawsze notowałam historię ze swojego życia, żeby móc podeprzeć tą wiedzę właśnie historiami z życia i bardzo rodzice to cenią i mówią, że w ogóle jakby jest zupełnie inny odbiór tego, że jest wiedza, ale jest automatycznie od razu do tego przyporządkowany jakiś przykład, więc na pewno dogłębniej rodzice zrozumieją pozytywną dyscyplinę, mając tą drugą część tej książki. Okej, super. Słuchajcie, no mi nie pozostaje chyba nic innego, tylko zaprosić Was do pobrania tego bezpłatnego fragmentu. Bardzo ciężko nam było przygotować ten pierwszy rozdział, który zwykle nazywamy właśnie rozdziałem, bo tutaj nie jest to pierwszy rozdział, tylko jest to właśnie cała pierwsza część plus kilka fragmentów z tej drugiej części, żebyście zobaczyli, jaka w ogóle jest struktura książki w tej części z konkretnymi przykładami strategii radzenia sobie w jakimś tam problemie, nie wiem, problemem może być bałagan, albo gryzienie, albo zazdrość rodzeństwa, albo no, wszystkie takie tematy rodzicielskie, które nam przychodzą do głowy ułożone w sposób alfabetyczny. Zawsze jest taka część, która pomaga lepiej zrozumieć być może dany problem także z perspektywy dziecka, z różnych perspektyw. Jest taka część dotycząca przykładów rozwiązań ad hoc i to też nie jest taka pojedyncza recepta nigdy. To jest zwykle kilka strategii, które można testować, wykorzystywać, wybrać tą, która jest Wam najbliższa w danym momencie i najbardziej adekwatna według Was do danej sytuacji. Jest też przykład, ta część, którą Paula właśnie zaznaczyłaś, czego uczy się dziecko. Powiedz o tym, dlaczego to według Ciebie jest ważne, że jest taki aspekt. Bardzo podoba mi się, że jest ta chmurka, czego uczy się dziecko w związku z całą sytuacją, z danym problemem, dlatego że no, bardzo często w momencie, kiedy jesteśmy w tej sytuacji trudnej i podejmujemy te wyzwania wychowawcze, rzadko kiedy rodzic skupia się na tym, co myśli dziecko, jaki będzie miało wpływ na dziecko to, co ja w tym momencie mówię i robię, bo jestem tak zaabsorbowana przecież tą sytuacją, zastanawiam się, w jaki sposób z niej wybrnąć, że po prostu zwyczajnie człowiek o tym nie myśli. Więc bardzo fajnie jest zerknąć sobie na tą chmurkę, zobaczyć, co w tej konkretnej sytuacji uczy się moje dziecko. Nie tylko jakie ja kompetencje jako rodzic w ogóle wynoszę z tej sytuacji, bo też podnoszę swoje kompetencje, ucząc się w inny sposób reagować na daną sytuację, ale w jaki sposób też to wzbogaca moje dziecko, w jaki sposób jakby u niego też dokonuje się zmiana. Tak, tak. I to też pokazuje... To jest to padło. Padło. Wytnie się. Albo się nie wytnie, zobaczymy, czy się uda. To też pokazuje taką perspektywę
że my też możemy się zastanowić nad tym, prawda? No tam jest jakiś przykład pokazany, co według nas może uczyć się dziecko, ale możecie się sami też nad tym zastanowić. To też zachęca do refleksji, do przyjęcia właśnie, tak jak mówisz, tej drugiej perspektywy. Dobrze, kochani, to jeszcze raz. Pod tym filmem będzie link do pobrania sobie pierwszego rozdziału, żebyście tego pierwszego fragmentu, żebyście naprawdę na własnej skórze stwierdzili, czy to jest rzeczywiście książka, która jest dla Was dobra w tym momencie, czy to jest książka, którą potrzebujecie w drugiej kolejności. Sami zadecydujcie. No i cóż, zachęcam do zaciekawienia. Dzięki wielkie, Paula, za rozmowę. Dziękuję również. Było mi bardzo miło Cię zobaczyć. Dzięki, super. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!